Szanowni Państwo, z wielką radością dzisiejszym chciałbym pozwolić sobie rozpocząć dzisiejszą konferencję prasową, którą zorganizował nasz gość szczególny w mieście Grudziądzu, pan minister Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, pan profesor Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, wybitny fachowiec i znawca prawa, jeden z 26 prawników w Polsce uznawanych za najbardziej wpływowych. To rzecz nie bez precedensu, bo osoba bardzo ważna, zdająca się na prawie, ale też przede wszystkim konferencję dzisiejszą organizuje mecenas dla miasta Grudziądza. Jest osobą, która zainteresowała się problemami Grudziądza, chce poznać dokumentnie te problemy od strony i nawet można powiedzieć naukowej, ale też znaleźć pewne złote środki i receptę na ich rozwiązanie, bo miasto Grudziądz boryka się z wielkimi problemami. Chciałbym przywitać Państwa, szczególnie media, które przybyły na dzisiejszą konferencję z Państwowej Agencji Prasowej, z Telewizji Bydgoszczy, ze zbliżeń. Chciałbym przywitać telewizję kablową grudziądzką, TVSM, pana z 365 Grudziądz, także z Eski, Radio Eska jest z nami, także witam serdecznie media. No i z wielką nadzieją wysłuchamy tutaj pana informacji, którą pan przedstawi, co do pewnych zamierzeń związanych z naszym miastem, co do pewnych konkretnych wydarzeń, które niebawem będą miały miejsce w naszym mieście. Dlatego bardzo proszę, panie ministrze, przedstawić informację. Bardzo dziękuję. Witam państwa serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać tutaj w Grudziądzu. Chciałbym przede wszystkim zaprosić wszystkich mieszkańców Grudziądza, regionu grudziądzkiego, powiatu grudziądzkiego, okolicznych gmin do udziału w kongresie. Kongresie, który odbędzie się 16 marca w czwartek. Rozpocznie się o godzinie 11. Będzie się odbywał w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Edycja lokalna kongresu Polska Wielki Projekt. W trakcie tego kongresu będziemy dyskutować wspólnie z zaproszonymi gośćmi z Grudziądza, gośćmi z województwa kujawsko-pomorskiego, dyskutować o tożsamości Grudziądza, o jego tradycjach, także tradycjach sportowych, a w końcu chyba co najważniejsze o perspektywach dla Grudziądza przyszłości gospodarczej, ekonomicznej, społecznej miasta, a jak wiemy, jak wiedzą zwłaszcza mieszkańcy Grudziądza, tych wyzwań i problemów do rozwiązania jest bardzo dużo. Poza tym, że w trakcie tego kongresu 16 marca, który rozpocznie się o godzinie 11, dodam, że wstęp na kongres jest wolny, zapraszamy wszystkich mieszkańców Grudziądza i okolicznych gmin. Poza tym, że w trakcie tego kongresu będziemy dyskutować o tych wszystkich sprawach, o których tutaj powiedziałem, odbędzie się też bardzo dużo wydarzeń towarzyszących. Chociażby Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizuje wtedy miasteczko zdrowotne, przyjedzie Mammodus, będzie można skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. GKN i Olimpia otworzą swoje strefy kibica. Urzędy, w tym Państwowy Urząd Pracy i Urząd Skarbowy otworzą swoje stoiska. Będzie można uzyskać bieżące porady, informacje dotyczące działania tych urzędów. Będą strefy VR-owe, między innymi Instytutu Pamięci Narodowej. Więc naprawdę warto przyjść nie tylko po to, żeby dyskutować o Grudziądzu, chociaż oczywiście przede wszystkim po to, ale także żeby skorzystać z tych wszystkich dodatkowych atrakcji, które w trakcie tego kongresu zostaną zaprezentowane. Na końcu kongres zostanie zakończony koncertem Wiktora Kowalskiego, osoby, która mieszka w województwie kujawsko-pomorskim i był ten pan finalistą The Voice of Poland, więc myślę, że podsumujemy kongres bardzo dobrymi wrażeniami artystycznymi. Ale żeby do tego kongresu się dobrze przygotować i żeby rzeczywiście ta dyskusja o Grudziądzu miała sens, wspólnie z doktorem Karolem Leszczyńskim, socjologiem, przygotowaliśmy raport. Ten raport będzie prezentowany w szczegółach i rozdawany podczas kongresu, który odbędzie się 16 marca. Grudziądz, sytuacja społeczno-gospodarcza. Ten raport to 100 stron analiz danych statystycznych na temat Grudziądza, ale także pogłębione badania ankietowe i wywiady zogniskowane, tak zwane fokusy, które były zamawiane specjalnie na potrzeby tego raportu. Więc 100 stron na temat wyzwań, jakie przed miastem stoją. 100 stron między innymi świadectw mieszkańców, co myślą o Grudziądzu, z czego w mieście są zadowoleni, a z czego nie są zadowoleni. I powiem Państwu tak, że jest to naprawdę dobry punkt wyjścia do ogromnej zmiany, która przed nami. Ten raport ma być
nie tyle skargą na to, co nie wyszło, czy pochwałą na to, co się udało, ale ma być impulsem do tego, żebyśmy się zmobilizowali, żeby mieszkańcy Grudziądza i osoby takie jak ja, które chcą w Grudziądz się angażować, żeby się wspólnie tutaj z różnymi środowiskami zmobilizowali i wspólnie dzień po dniu, miesiąc po miesiącu to miasto zmieniali, żeby po prostu w tym pięknym mieście, jakim jest Grudziądz, pięknie położonym, żyło się mieszkańcom jak najlepiej. Ten raport zostanie 16 marca udostępniony wszystkim zainteresowanym, będzie przedmiotem dyskusji w trakcie kongresu i chciałbym, żebyśmy za kilka miesięcy mogli wydać drugą edycję tego raportu, dwa razy dłuższą. W drugiej części chciałbym, żeby znalazły się pomysły naszego środowiska, pomysły mieszkańców Grudziądza na to, jak z tymi problemami, które tutaj w Grudziądzu są i zostały zdiagnozowane w tym raporcie, jak sobie z tymi problemami poradzić. Chciałbym, żeby to Grudziądzanie wspólnie właśnie z siebie taką energię razem z nami w tym kierunku wykrzesali. Więc już teraz na kongres i na prezentację raportu serdecznie Państwa zapraszam. Ja tutaj, to prawda, pan radny Krzysztof Kosiński wspomniał o tym, że w Grudziądz chce się angażować, się angażuje. Proszę Państwa, nie trzeba być z Grudziądza, żeby Grudziądzanom i temu miastu przynieść coś dobrego. Wydaje mi się, że ważne jest to, co się dla miasta robi, próbuje zrobić i co się chce osiągnąć, a nie to, skąd się pochodzi i gdzie się urodził. No, na to nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na naszą aktywność i na to, co robimy. Można z jednej strony oczywiście mówić, że na nic się nie ma wpływu, nic się nie da, a można zamiast tego spróbować właśnie różne aktywności na miarę swoich możliwości podejmować. Powiem Państwu, mam okazję co tydzień uczestniczyć we wtorki w posiedzeniach Rady Ministrów. Widuję się ze wszystkimi ministrami, z premierem. Przepraszam. I temat Grudziądza jest tematem także tych rozmów, które z ministrami i z panem premierem odbywamy. I myślę, że z tym różne pomysły dla miasta, o których będziemy na bieżąco za jakiś czas tutaj wspólnie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości będziemy Państwu te pomysły komunikować i o nich rozmawiać. Jednym z takich problemów, który się pojawił, który prezentowano, to jest sprawa remontu bieżni zewnętrznej i wewnętrznej lekkoatletycznej. I tutaj chciałem Państwu powiedzieć, że rozmawiałem przy okazji właśnie takich rozmów, które regularnie, rutynowo odbywam z członkami rządu, z panem ministrem Bortniczukiem. I oczywiście, jeżeli taka będzie wola miasta jako strony umowy z Ministerstwem Sportu, to Ministerstwo Sportu wyrazi zgodę na etapowanie tej inwestycji w związku z tym, że znacząco koszt ostateczny okazał się wyższy niż ten, który był we wniosku zakładany. I w związku z tym w ramach pierwszego etapu z udziałem środków pochodzących z Ministerstwa Sportu najpierw miasto mogłoby dokonać remontu bieżni zewnętrznej, następnie w ramach drugiego etapu modernizacji bieżni wewnętrznej w hali. I oczywiście, jeżeli chodzi o remont bieżni wewnętrznej, to także miasto będzie mogło ubiegać się w Ministerstwie Sportu o dofinansowanie. Czyli to nie jest wcale tak, że przy tym drugim etapie miasto zostanie pozostawione samo sobie. Jeżeli będzie chciało takie środki się ubiegać, to będzie mogło. Ja oczywiście zawsze wszystkie sprawy, które dla Grudziądzan, dla mieszkańców, dla zwykłych mieszkańców miasta będą korzystne, będę popierał. Oczywiście od organów, które decydują w tych sprawach, zależy ostatecznie, czy takie środki zostaną przyznane, ale miasto na wsparcie tutaj na pewno, miasto i mieszkańcy Grudziądza mogą liczyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że zauważył Grudziądz na mapie potrzeb. Cieszę się, że chce angażować się w nasze tutaj gigantyczne problemy. To jest rzecz najważniejsza, ale też ostatnio tutaj pan minister wspomniał o klubie, który w tym roku obchodzi swoje stulecie. Jest to rzecz bardzo ważna dla tego wyglądu zewnętrznego. Jeżeli chodzi o samą ideę kongresu, oczywiście idea kongresu została w pełni zaakceptowana i nie tylko przez członków Prawa i Sprawiedliwości, ale przez mieszkańców, którzy usłyszeli o nim. Jest to budowanie takiej wspólnotowości, która ma ten głębszy i większy sens, mówienie o czymś pozytywnym, czyli przede wszystkim diagnozowanie. Mówienie o Grudziądzu dzisiaj z perspektywy Warszawy jest rzeczą naprawdę pewnym docenieniem miasta Grudziądza na mapie pewnych działań, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości pewnie będzie musiał tutaj
dość mocno się zaangażować w pewne kwestie. Nie ukrywamy chociażby tutaj, prawda, inwestycje związane także ze stadionem. Ale to budowanie wspólnotowości na gruncie tutaj lokalnym jest rzeczą ważną, dlatego że spora część mieszkańców jest mocno wyalienowana, funkcjonują samodzielnie, borykają się z codziennymi problemami. Państwo znacie doskonale, w ostatnich dniach wynikły radykalne podwyżki cen ciepła. Mamy do czynienia już z czynszami. Szczególnie mówimy tutaj o zasobach komunalnych, o zasobach MPGR-u, gdzie czynsze dochodzą do poziomu kilku tysięcy złotych za miesiąc. To są rzeczy niedopuszczalne, dlatego że stare substancje w zasadzie wymagają specjalnego traktowania. Oczywiście ten temat będzie, temu tematowi będzie poświęcona specjalna konferencja niebawem. Odniesiemy się jako radni Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj będziemy się starali dobrze zrealizować ten pomysł, który został nam tutaj przygotowany. Mamy nadzieję, że Grudziądz wpisze się też w ten wielki projekt i będzie stanowił specjalną realizację. Dziękujemy. 16. Panie z panem prezydentem, mówiąc o pytania, pan rozmawiał o Olimpii, Grudziądzkiej Olimpii. Czy to początek eliminowania władzy Grudziądza? Gdzie pan ocenia? Bo tak się pojawia. Absolutnie nie, pani redaktor, ja nie odpowiadam oczywiście za kalendarz pana ministra sportu. Nie mam absolutnie wiedzy, z kim on się spotyka, z kim się nie spotyka, dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmuje. Ja widzę się ze wszystkimi ministrami, także minister sportu regularnie i w trakcie tych rozmów od pewnego czasu w agendzie mam zawsze tematy grudziąckie, nie tylko w rozmowach z ministrem sportu. Więc oczywiście tutaj władze miasta mogą zabiegać o takie spotkania i tutaj decyzją ministra sportu. To władz miasta. Ja rozmawiam regularnie, więc tutaj nie ma w tym nic dziwnego. Temat Grudziądza jest bardzo bliski. Temat Grudziądza jest bardzo bliski. Właśnie powiedz nas Grudziądza i zarzut kolejny, że tutaj nie widzi się lokalnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a gdzieś pan chce się umieścić na jedynce właśnie w naszym okręgu. Znaczy temat... Temat wyborów jest jeszcze zbyt odległy, żeby o nich mówić. Ja żadnych w tym zakresie deklaracji nie chcę składać. W tym zakresie decyzje, jeżeli w ogóle one będą, będą podejmowały władze Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Więc myślę, że rozmowy o takich lub innych miejscach i w ogóle kandydowaniu są przedwczesne. Ja jestem zainteresowany tym regionem i tutaj rzeczywiście działam. Patronuję kongresowi, o którym przed chwilą mówiłem. Zainicjowałem, dałem impuls do przygotowania tego raportu. Jestem też jego współautorem i chcę różne działania w tym zakresie we współpracy ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości podejmować. Absolutnie nie można mówić, przynajmniej z mojego punktu widzenia, tutaj pan radny na pewno może się w tej kwestii wypowiedzieć, że środowisko Prawa i Sprawiedliwości lokalne, grudziąckie jest marginalizowane. Bardzo blisko ze sobą współpracujemy ściśle, czego dowodem jest to, że tutaj razem jesteśmy i czego dowodem jest także zaangażowanie lokalnego środowiska w te inicjatywy, które tutaj wspólnie realizujemy. Więc myślę, że może to tylko przynieść Grudziądzowi jakieś korzyści. Właśnie start z naszego okręgu. Znaczy nie biorę pod uwagę na razie strach, jak powiedziałem, no to za wcześnie, trzeba działać, trzeba robić dobre rzeczy dla mieszkańców. Ja sam pochodzę z miasta podobnego do Grudziądza, więc myślę, że dlatego wydaje mi się, że problemy Grudziądza i sprawy, które spędzają niektórym mieszkańcom sens powiek, dobrze rozumiem i naprawdę dobrze się tutaj... No, sens powiek na pewno tutaj, jeżeli chodzi o mieszkańców południowej części miasta i gminy, a zwłaszcza gminy i klasa S5. Wiem, że w tym spotkaniu z ministrem infrastruktury również pan uczestniczył. Czy może pan sprawić albo powiedzieć coś, co by uspokoiło tych mieszkańców i ewentualnie sprawiło, że ten sen będzie spokojny? Tak, w tym spotkaniu z panem ministrem Adamczykiem brali udział też przedstawiciele mieszkańców, brał udział pan radny Kosiński, brali udział przedstawiciele władz samorządowych, między innymi wójt gminy Grudziądz. Pan minister Adamczyk zapewnił nas, że w tej chwili trwają rutynowe procedury dotyczące badań uwarunkowań środowiskowych wszystkich wariantów, które zostały wytyczone, natomiast zapewnił mieszkańców, że wariant niekorzystny społecznie, w sytuacji, kiedy inne warianty z uwagi na uwarunkowania środowiskowe będą możliwe, ten najmniej korzystny społecznie nie będzie na pewno wariantem wytypowanym, ale za wcześnie jeszcze, żeby formalnie taką deklarację złożyć, z uwagi na to, że wszystkie procedury muszą być poprowadzone, tak aby później nie były zakwestionowane przed sądami. Więc tutaj mieszkańcy mogą spokojnie czekać. To ich domy, ich sytuacja
sytuacja osobista, ich taka potrzeba tego, żeby móc dalej tam mieszkać, tam gdzie mieszkają, jest brana pod uwagę i na pewno będzie to jeden z najważniejszych czynników podejmowania decyzji na temat przebiegu trasy S5. Nie można tutaj przerwać, nie można pani redaktor tego... Nie można tego powiedzieć, bo takie deklaracje dzisiaj mogłyby skutkować później skargami w sądach administracyjnych. Więc tutaj muszą te procedury być przeprowadzone, odpowiednie organy w Ministerstwie, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, nadzór środowiskowy muszą wszystkie te warianty przebadać, żeby móc wydać zgodne z prawem decyzje i dopiero później będzie można już jednoznacznie komunikować o przebiegu trasy S5, który zostanie wybrany. Natomiast mieszkańcy powinni spać spokojnie, ich interes jest brany pod uwagę. Ostatnie pytanie dotyczące raportu, kiedy on był tworzony, w jakim okresie i na ile wyciągnięli udział w tworzeniu tego raportu. Ten raport został, jego tworzenie zostało zainicjowane na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, więc grudzień i styczeń to są te miesiące, kiedy raport był tworzony i grudziądzanie mieli udział w tym raporcie poprzez ankiety, w których brali udział oraz przez wywiady zorganizowane. Te wywiady oczywiście w tym raporcie są tylko przedstawione fragmentarycznie, a tutaj mam taki roboczy materiał, proszę Państwa, to jest skrypt. Właśnie na tych wszystkich stronach tego materiału są wywiady z mieszkańcami miasta, którzy opowiadają o tym, jak tutaj się żyje. Są wśród tych osób mieszkańcy, którzy żyją w Grudziądzu odrodzenia. Są osoby, które do Grudziądza się sprowadziły. Opowiadają o tym, co w Grudziądzu dobrego, co w Grudziądzu złego. I na tej podstawie można pewne... Nasze redakcje nie wiemy, że były w ogóle dostępne i można było gdzieś takie ankiety wypełniać, pośród kogo pojawiły się, jakie to było grono osób. Te ankiety... Te ankiety zlecał ich przeprowadzenie pan doktor Karol Leszczyński i one były prowadzone w ramach tak zwanego panelu Ariadna. Tutaj jest już metodologia działania tego panelu i to, jak oni wybierają, to jest już jakby decyzja tej instytucji, robią to fachowcy. Dobór ankietowanych nie przebiegał z żadnego klucza innego niż fachowo w takich przypadkach. Zresztą sami Państwo się przekonacie, zapoznając się z tym raportem, bo on zostanie w całości 16 marca każdemu zainteresowanemu udostępnione w wersji papierowej, że większą część tego raportu nawet niż ankiety i wywiad zorganizowany stanowią konkretne dane liczbowe pochodzące z ogólnodostępnych baz danych. To nie są dane gdzieś, prawda, wyjęte z kapelusza, z Głównego Urzędu Statystycznego, z portali statystycznych. No i powiem Państwu, że niektóre z tych danych naprawdę napawają, nie chcę powiedzieć pesymizmem, raczej... Z jednej strony wyłania się obraz Grudziądza jako miasta pięknie położonego, otoczonego lasami, położonego nad Wisłą. Miasta, w którym dość łatwo można dojechać z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i miasta, w którym popełnia się najmniej wykroczeń drogowych, czyli jest to jedno z miast najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi o kwestie drogowe. Ale z drugiej strony wyłania się obraz miasta, w którym ludzie chcieliby zarabiać więcej, w którym pojawia się dość dużo problemów dotyczących służby zdrowia. Wielu tych rzeczy Państwo możecie się domyślać tutaj na co dzień, obserwując to, co się dzieje. Powiem Państwu tyle, bo nie chciałbym dzisiaj ujawniać szczegółowych danych, ale niektóre statystyki pod tym względem są zatrważające. I naprawdę powinny być pewnym wyrzutem sumienia, a bardziej impulsem do tego, żeby jak najszybciej tę sytuację zmieniać. Przede wszystkim w sytuacji w obszarze zdrowia. To pewnie można by o wielu miastach powiedzieć, Polsce pięknie położone, tak, z historią. Pewnie tak. Ja myślę, że to jeszcze wiele tutaj dyskusji na ten temat przed nami, ale położenie nie jest na pewno piękne. Pytanie, czy jest dostatecznie dobrze wykorzystywane. Czy, to też... Czy mogę, panie ministrze, mogę. Grudziądz to oczywiście miasto nierozwiniętego potencjału. Oczywiście ten potencjał, który ciągle tkwi, jeszcze jest jak gdyby nieuruchomiony. Wiemy o tym wszyscy doskonale. Jeśli Państwo, którzy są z Grudziądza, to znają poszczególne składowe elementy tego potencjału. Oczywiście zatrważająca jest ta kwestia poziomu zarobków. Ona najbardziej wpływa, ponieważ ona powoduje skutek ubytku ludzi młodych z tego miasta. Ja przypomnę, że ostatnia informacja z Urzędu Stanu Cywilnego, liczebność mieszkańców 80 tysięcy w niewielkim tam
haczykiem, to jest bardzo niewiele, że zeszliśmy ze 101 tysięcy kiedyś w tamtym czasie, przed wielu laty do poziomu... 30 lat temu. Tak, 30 lat temu, do 80 tysięcy i ten ubytek jest ciągle trwały, a gdybyśmy chcieli jeszcze rzetelnie policzyć wszystkich, bo pewnie spora część przebywa dzisiaj za granicą, pracuje w Niemczech, w Anglii, oni też są jak gdyby tutaj wliczeni, ponieważ mają miejsce zameldowania, to bardzo źle by to wypadało. No i czas najwyższy, aby uruchomić te wszystkie koła ratunkowe, program ratunkowy dla tego miasta pod wieloma względami, pod względami też służby zdrowia, która jest największym mankamentem, jest tym kamieniem młyńskim u szyi tego miasta, bo ja przypomnę jeszcze raz, że miasto Grudziądz jest organem tworzącym dla grudziądzkiego szpitala i tak jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa, jeżeli nie zdarzyłoby się wielkie nieszczęście, gdyby ten szpital był likwidowany, to cały nawis długów niestety, ale będzie przedmiotem zobowiązań miasta, czyli mieszkańców Grudziądza i tutaj trzeba będzie temu problemowi poradzić. Jak się, jeżeli czy są jeszcze jakieś pytania, proszę bardzo. Dzisiaj możemy się zapoznać z raportem, który jest wygrupowany, do domu, więc nie ma. Premiera raportu nastąpi 16 marca. Proszę o cierpliwość, zostanie on udostępniony wszystkim. To są tylko takie egzemplarze pokazowe, zapraszające na kongres i właśnie zachęcające do tego, żeby przyjść choćby po to, żeby ten raport uzyskać i zapoznać się nie tylko z jego treścią, ale także z prezentacją, która w trakcie kongresu nastąpi i z dyskusją, która wokół tego raportu w trakcie kolejnych paneli dyskusyjnych będzie się toczyć.